Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski i dzisiaj opowiemy sobie o paradoksie życia, paradoksie rynków, które ze względu na ich charakterystykę, czyli dążenia do skrajnych emocji, skrajnych euforii, skrajnych smutków, prowadzą do jednego wniosku. Mianowicie, jeżeli w czymś jesteście bardzo mocno zakochani, bardzo mocno temu ufacie, bądź bardzo mocno doprowadza was do aż, można powiedzieć, do takich ekscytujących wrażeń, to trzeba sobie zdać świadomość, że to, co jest w tym momencie dla ciebie bardzo ważne, bądź też bardzo takie intensywne i bez czego praktycznie żyć nie umiesz, to doprowadzi ciebie również do największego cierpienia z tego powodu. Jest to trochę taka teoria w związku z takimi bardziej buddystycznymi rzeczami, że rzeczy, które tak na dobrą sprawę, dajmy na to taki przykład, ktoś, nie wiem, kobieta, mężczyzna kochają się bardzo mocno, bo ta kobieta kocha tego mężczyznę, dajmy na to bardzo, bardzo mocno, powiedzmy, są tam w średnim wieku i bardzo po prostu się cieszy każdym dniem z tym człowiekiem. Jakby cieszy się z tego, wyciąga bardzo wiele lekcji, ale natura, ze względu na jej charakterystykę, doprowadzi do tego, że gdy ten człowiek zniknie, to te cierpienie będzie niewspółmiernie wysokie odnośnie do tego, co ona z tym człowiekiem, że tak powiem, spędziła, tak? Tych dobrych rzeczy. Ten dobrostan obróci się absurdalnie, nie będzie w stanie sobie później poradzić z tym, z utratą tego człowieka. Czyli jednocześnie tak mocne przywiązanie spowoduje po prostu cierpienie. I to nie jest tak, żeby kogoś straszyć, że takie rzeczy się odbywają, ale jeżeli spojrzycie pewnie w swoje życie, które coś bardzo mocno was ekscytowało, dajmy na to te kryptowaluty, to w szczególności właśnie dla tych pierwszych takich ludzi, którzy dopiero zamoczyli nogę w tym świecie i dopiero teraz, że tak powiem, się tym zainteresowali, to okaże się za chwilę, że taka fascynująca technologia, taka fascynująca wiedza, łańcuchy i tak dalej doprowadzi do tego, że stracą na tych kryptowalutach i będą mieć bardzo dużą awersję z tego tytułu i niestety 80% ludzi odpadnie, będzie mieć obrzydzenie. Pewnie znacie te teksty, bo posłyszeliście o takich przypadkach. Ale mam nadzieję, że dajcie sobie też to do przemyślenia, bo to jest kolejny temat tego, żeby to wszystko trochę odpuścić. Trochę mieć oczywiście jakieś zaangażowanie, czy cieszyć się oczywiście z tych dobrych chwil, ale nie popadać w paranoję, bo kiedy dopadnie was paranoja i kiedy dopadną was euforyczne zyski, co może się oczywiście tutaj objawić, jeżeli mówimy stricte o rynku kryptowalut, jeszcze w najbliższych miesiącach, to one również doprowadzą was do nędzy i rozpaczy, kiedy nastąpi odwrócenie tego trendu, które jest po prostu nieuniknione. Jeżeli ktoś w tym momencie tego nie zakłada, to jest głupcem. Tak samo, jeżeli nie zakładasz, że twoja miłość, że ten twój pan, partner nie umrze i nie będziesz z tego tytułu cierpieć, no to też jest głupotą. To nie oznacza, że nie masz się z nim cieszyć, ale masz nie być nadzbyt euforyczny. Masz po prostu to kontrolować, bo jeżeli kontrolujesz siebie, kontrolujesz emocje i nie będziesz podejmować złych decyzji, tak? Nie będziesz skakać bardzo wysoko, jak się cieszysz, ale też nie będziesz tak płakać, jeżeli dojdzie do tego smutnego wariantu. Najlepiej mają ludzie, którzy żyją chwilą, dlatego też często powtarzane jest bycie carpe diem, bycie tu i teraz, czyli cieszenie się tym, co jest, nie za bardzo wybieganie w przeszłość, co jest oczywiście fajne, tylko trzeba sobie zdać naturę tego, żeby znowuż nie przesadzać w emocjach odczuwanych w tym właśnie carpe diem. Dogrywka odnośnie tego tematu, bo on się też wiąże z pewną nadinterpretacją faktów i wyolbrzymianiem rzeczy. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z takimi ludźmi, którzy nad wyraz odbierają emocje i mocno je nadinterpretują. Dajmy na to przykład, nie wiem, jedzie sobie baba tutaj na rowerze, kobieta, czy się, i po prostu wywraca się na tym rowerze, spada z roweru i rozwala sobie kolan, tak? I teraz
Osoba, która bardzo mocno nadinterpretuje fakty, powie: kurde, ja szedłam tutaj na spacer, takie fajne, ciepłe słoneczko było, te ptaszki śpiewały, a tam jedzie baba tak mocno rozpędzona, ale jak zahaczyła o coś, jak się wywaliła, no myślałam, że prosto upadnie na twarz i zaczęło jej po prostu cieknąć z kolana. Wyglądało to absurdalnie. Po prostu myślałam, że się baba rozwali, nie? I teraz zauważcie, jak ona wzbudza, ta kobieta, mówiąc w ten sposób, emocje. Jak te emocje w tym momencie wpływają na ciebie i jakie ty w związku z takimi właśnie ludźmi podejmujesz decyzje. I teraz, żeby się odnieść do przede wszystkim do mainstreamu, odnośnie tych wszystkich youtuberów, między innymi mnie, do tych ludzi, którzy wywołują emocje w ludziach, którzy... Teraz, dajmy na to, widzicie pewnie na Twitterze, czy tam na X-ie, ludzi, którzy mocno machają rękami w firmach, mocno próbują wyeksponować emocje, powiedzieć: tak, teraz to idziemy, na przykład na 100 tysięcy, będzie to bardzo mocne, i tak dalej. I jednocześnie oni będą w drugą stronę tak samo mówić: nie, teraz to już jest katastrofa, spadamy, i tak dalej, i tak dalej. Więc wystrzegajcie się w takich... emocji, które tak mocno próbują polaryzować jedną stronę. Postarajcie się spojrzeć na fakty, na relatywne spojrzenie na daną sytuację, tak? Że była sobie kobieta na rowerze, no i wywróciła się, niestety stłukła sobie nogę, ale wstanęła i poszła dalej. Tak by można było, dajmy na to, obiektywnie tą sytuację opisać. Nie nadinterpretować faktów, co dzisiaj, co w tym wypadku, jeżeli mielibyśmy spojrzeć obecnie, czy tam nawet zawsze, jak ja spojrzę sobie na rynek, są bardzo mocno nadinterpretowane. Nawet jeżeli jest nuda na rynku i się nic nie dzieje, to Jezus, jakie to jest nudne. Prawdopodobnie w tej nudzie to jeszcze będziemy siedzieć nie wiadomo ile milionów lat, tak? Albo tak jest euforycznie, że tu już będzie zajebiście i nic się nie zmieni. A więc no to było, to jest to, co chciałem tylko dopowiedzieć. Dziękuję Wam za dziś, życzę przyjemnego dnia, trzymajcie się i cześć.